Pani Maria Czubaszek na każdym kroku podkreśla, jak uwielbia siebie i samotność. Czasami mam wrażenie, że swoją stanowczością w tej kwestii stara się przekonać nie nas, a siebie. Czy jest to poza, czy faktycznie pani Maria należy do mniejszości, zapewne nigdy się nie dowiemy. Jednak zbliża się sylwester i problem singli powraca jak bumerang. Co robią single w sylwestra? Single w Sylwestra łamią stereotypy. Nie siedzą w domu pod kocem z kubkiem gorącej czekolady. Oni świetnie się bawią na imprezach i wyjazdach dla singli. Co roku zainteresowanie imprezami i wyjazdami dla singli wzrasta o nawet 70%. Wystarczy w Google wpisać imprezy dla singli lub Sylwester, a pojawia się od razu mnóstwo ofert. Część osób jedzie na taki wyjazd z nadzieją, że uda im się kogoś poznać na dłużej, a część jedzie po prostu dobrze się bawić w towarzystwie. Innych singli, którzy nie zamęczają pytaniami o związek, dzieci i ślub. Jeśli więc macie w swoim otoczeniu samotne osoby, to pamiętajcie, że część z nich zapewne będzie się świetnie bawić bez partnera, więc nie zamęczajcie ich pytaniami w stylu, jak Ty sobie poradzisz sam sama w Sylwestra.